Jest taki TikTok profil, który nazywa się Patryk Janos Official. On sobą reprezentuje rozkminy dziwne. Aha. I ja bym chciał dziwne rozkminy dzisiaj rozkminić. Ja miałem dziwną rozkminę, wiesz? Jakie? Takie, że każdej nocy zjadamy 100 pająków, jak śpimy. Nie istnieje taka rozkmina. Aha. Dla mnie pierwsza rozkmina jest taka, dlaczego ta seria zaczyna się od drugiej części? Dziwnych rozkmin. Serio? Część druga. No, zaczyna się od części drugiej, nie ma części pierwszej. Coś niefajnego powiedział. Patryk, co zrobiłeś? Przyznaj się. Żeby zasnąć, musisz najpierw udawać, że śpisz. Ja zamykam oczy, a nie udaję, no. Teoretycznie tak, a z drugiej strony jednak nie do końca. Nie, to głupie myślenie strasznie, głupie, durne, nieprawda. Głupie, bo ja nie udaję, że śpię, tylko kładę się do spania, więc jakby staram się zasnąć i nie udaję, że śpię, bo jak ktoś mnie zapytał, hej, śpisz, to bym powiedział nie. Bo sen to jest odpowiednie fale w mózgu, które cię wyłączają, a mnie nic nie wyłącza wtedy. Mogę wstać w każdej chwili i powiedzieć tabliczkę mnożenia. Właśnie, bo zawsze się tak mówiło, że trzeba się czegoś nauczyć tak, że w środku nocy cię ktoś obudzi i cię spyta i musisz to powiedzieć na pamięć. Miałeś tak kiedyś, że ci ktoś w środku nocy obudził i ci powiedział, musisz zrobić 100 pompek? No? Nie, ale to jest kurwa dopiero dziwna rozkmina z twojej strony. Szpital to miejsce, gdzie wyszliśmy więcej razy niż wchodziliśmy. No i o co chodzi? Nieprawda. Zależy, jak rozumiesz chodzenie, bo jeżeli jesteś w brzuchu matki swojej i wchodzisz tam jako ciąża, no to też tam wszedłeś, bo jesteś w brzuchu. No. Teoretycznie wszedłeś właśnie tam, tylko jako... O aborcji było mówienie, że co, płód to dziecko już jest, co, człowiek. Ale nie, to tak samo jakbyś powiedział, że na parking samochodowy nie wchodzisz nigdy, bo tam zawsze wjeżdżasz samochodem. No, wjechałeś w samochodzie. To tak samo można sobie powiedzieć, że wjechałeś w matce swojej, no. Jak to brzmi, ale wjechałeś normalnie. A, to o to chodzi. Ja myślałem, tak, że wchodzimy więcej razy niż wychodzimy, że ktoś umiera w szpitalu, no. Kto z drugiej strony też ma sens. Nie wiem, dziwna rozkmina, zależy jak to rozkminisz. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy patrzysz w lustro, to widzisz zjeba, wyobrażasz sobie to zdjęcie, kurwa. To i za nim osoba, która cię obserwuje. Nie ma tak, tak nie, rzeczy nie istnieją, to się nazywa choroba psychiczna. Czytanie to patrzenie się na martwe drzewo przez kilka godzin i halucynacje. A, że... Co ty pierdolisz? No, że papier. A jak czytam na komputerze i co? Na e-booku na przykład, to co, wtedy na plastik? Halucynacje to jest coś, co ci się naprawdę dzieje przed oczami, myślisz, że tak jest. Jak czytasz książkę, to wyobrażasz. Coś tam kombinuje z Patryk, ale nie do końca, kurwa, to wychodzi, powiem. A wiesz, że on tak naprawdę, to nie on to wymyślił, tylko że to on to czyta z internetu. Tak jest, Patryk tego sam nie przekpilił. No. A czy jest skąd zapytała? Czy ludzie, którzy noszą okulary, noszą je też w snach? Nie, bo śpią bez okularów, wtedy ci powiem. Jak on sobie to wyobraża, kurwa, nie wiem, masz sen i masz wszystko rozmazane, kurwa? No właśnie, przecież to jest w głowie, a nie w rzeczywiste oko, które ci się zepsuło. Patryk, kurwa, pogadamy sobie później. Mleko to tak naprawdę przekształcony pot. Co? Nie, nie. A serio, tak jest czy nie? Jaki pot? Jaki mleko, pot? Pot? Banek na mleko pot. To już chyba bardzo głęboko musielibyśmy zejść, żeby to się tak okazało. Wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków, pojawiający się w okresie laktacji. XXX laktacjon. Wiesz, że jest coś takiego? Wpisz. Wpisz XXX laktacjon. Lactacjon. Nie, co to jest? O nie, to nie na takiej stronie to o widziałem. Nie. Nie, to ja ci o, myślę na Messengerze. Jesteś, czemu mi to pokazałeś? To też fajne, ale nie o to mi chodziło. A czy jak teraz piszę X, to wyskoczy mi ta strona? No tak, tak, tak. Nie, X.com wyskakuje na szczęście. Wysłałem ci na Messengerze. Nie, nie puszczamy tego, nie pokazujmy tego. Dobra, to chuj. Dlaczego wolny czas mija szybko? Co? Czas mija tak samo. A, że wolno masz, że... A, że wakacje na przykład. Bo się dobrze bawisz. No bo właśnie, jest takie powiedzenie, a ja je teraz powiem. W dobrym towarzystwie czas szybko leci, coś takiego było. Dlatego z Patrykiem minęło już to 6 minut bardzo bombastycznie. Tak naprawdę nie boisz się ciemności, tylko tego, co się w niej kryje. Ja się niczego nie boję. Boisz się nieznanego. Ja się sam siebie boję czasem. Czemu od razu po przebudzeniu bierzesz telefon do ręki? Bo sprawdzam, czy Ukraina jeszcze żyje, tak szczerze. Wiesz co, ja ci powiem, odpowiem na to pytanie. Bo budzik masz włączony i musisz go wyłączyć. To dobra rozkmina, ale mi chodzi o to, że ja nie sprawdzam, że jeszcze żyję, że nie myślę o tym, tylko ja... Dobra, chuj, po co się tłumaczę? Chodzi mi o to, że sprawdzam wiadomości z wojny, po prostu. Ja po prostu powiadomienia, ale to on to wymyślił, żeby napisać w komentarzu i żeby... On dane o tobie zbiera. Dziwne rozkminy. Książkę część pisze. Czwarta. Twój kot zje twoje oczy 4 godziny po twojej śmierci. Faktor cap, sprawdzimy? A to jest fakt czy rozkminy? Nie, jak wiem. Zje? Koty nie jedzą oczu. Nie, to... Racja, kot tam. Mojej sąsiadki, która się rozkładała od 3 tygodni. Zjadał ją. Chory jesteś, człowieku. Pewnego dnia twój pokój będzie należał do kogoś innego. Co? No jak umrzesz w sensie. A co jak się rozje budynek na przykład? I ta osoba nie będzie miała pojęcia o twoim istnieniu
i o twoich problemach. Ale rozkminę mi zrobił teraz na bani. To jest ta rozkmina, która sprawia, że myślisz sobie o egzystencji i czujesz, że życie przemija i marnujesz czas grając na kompie. Ja teraz nie myślę. A na przykład twój pokój nie jest twój, bo wynajmujesz mieszkanie, co teraz? Ale może też w moim domu rodzinnym, ale to nikogo nie będzie innego, on zawsze mój będzie. Twoja twarz to... Brzmi znajomo. Kombinacja tysięcy lat twarzy innych ludzi. Ale byli zjebani. Kombinacja tysięcy lat twarzy innych ludzi. Jedna na tysiąc była zjebana. Często znamy kogoś latami. Właśnie chciałbyś poznać swojego sobowtóra, że ktoś wygląda jak ty, że patrzysz na niego i mówisz, kurwa, ja w lustro patrzę, ciekawe, czy ktoś taki istnieje. To mnie ciekawi akurat. Są takie przypadki, że na świecie ktoś jest taki sam i ludzie się szukają po necie. Było takie coś. Pa się wpisuje siblings from the internet. Nie mogę znaleźć tej strony, więc chuj. Bo wiesz, tak czasem ktoś może napisać, że wyglądasz jak ten i ten, ale to nieprawda, kurwa. Patrzysz później na niego i mówisz, pojebało cię. Mi mówią, że jak wyglądam jak Galantis jakiś. Gilathis. O no. Pokaż go. To ja? Ni chuj. Pisali. I wiele razy tak pisali, że to ja. Nie ma opcji. Wiele razy mi pisali, że ej, wyglądasz jak Gilantis. Nie. Wiesz, co mu powiedział? A co jeśli sen przyspiesza czas? Tak mu powiedział. Ale fuck, sen nie przyspiesza czasu, bo jak ktoś śpi obok mnie na przykład, to ja widzę, że on spał tak długo jak debil i mordował czas, a ja se grałem na kompie. Nie istnieje taka opcja, bo jest telefon, który budzik działa dobrze wszystko, bo to jest tak. Komputer i on nie udaje. No. Pięć dziwnych rozkazów. Mega dziwne. Ej, wyobraź sobie, że kurwa, jesteś na imprezie, jesteś introwertykiem i podbija do ciebie ziomal pierwszy raz w życiu i zapodaje taki tekst, patrz. Pięć dziwnych rozkmin. Gorzej, kurwa, jeszcze by było, jak wiesz, jest taka cisza, bo wszyscy się nudzą, czy coś tak w telefon patrzą i on tak z takim czymś wyskakuje. Ja pierdolę. I teraz na przykład patrz. Ser pleśniowy jest pokryty pleśnią. To czemu ma datę przydatności? Nie, bo powiedział spierdala. No, a wiesz, kto by taki mógł być? On mi Hugona przypomina. Hugon by tak mógł zrobić. Hugon zna dużo ciekawostek o życiu. No, ale Hugon akurat nie jest takim przyjebem. No nie jest przyjebem. A Patryk pewnie też nie jest przyjebem, ale Patryk po prostu ma taki content. No tak, no, pozdrawiamy Patryka. Fajne te ciekawostki są. Większość ludzi uważa się za mądrzejszych od jaskiniowca, okej? Ale nie przetrwałaby w dżungli nawet jednego dnia. No bo to nie jest o mądrość chodzi, ty. To tak samo mógłbyś powiedzieć, że ludzie wydają się mądrzejszy niż jaskiniowcy, jakbyś do jaskiniowca chce użyć, nie wiem, kurwa, kompo odpalił, to by nie wiedział, co zrobić. No właśnie. Poza tym jaskiniowcy nie istnieją i to w dżungli żyje. No żyją w Afryce. Widziałem Friza na odcinku, było. Jest taka wyspa jedna, co nie ma do niej dostępu w ogóle. Jest, no, ja bym chciał tam być sobie. I tam koleś pojechał i go zabili kiedyś. Poza tym przeżyłbym jeden dzień w dżungli. Oczywiście, żebym przeżył. Nawet tydzień bym przeżył. Oczywiście, że tak. Ja też. Oglądałem poradników dużo bardzo. W Minecrafta grałem. Ja oglądałem tacy ludzie, co lepili z gówna. Znaczy z błota i tak dalej. No, to jest zajebiste. Dorosłość to ten stan, w którym gdy budzisz się rano, to myślisz tylko o tym, jak wieczorem pójdziesz spać. Miałem taki okres w życiu. I było nudno? No było zjebanie i wtedy właśnie tak myślałem i mówiłem, ja pierdolę, mam zjebane życie, jestem zjebem. No i już teraz tak nie jest, teraz już jest git. A potem się przeprowadziłeś obok mnie i teraz pijemy alkohol. Właśnie, i teraz jest tak, że ja właśnie bym nie chciał chodzić spać. I teraz ja powiem tak, jeżeli żyjesz takim życiem nadal w tym momencie i jedyna twoja pasja to oglądanie YouTube'a i tak dalej, to kurwa zrób coś z tym, bo warto. Mam propozycję dla widzów. Uwaga, niech jedna osoba, która ogląda ten film jako pierwsza, napisze tak, nie mam kolegów i jak ktoś napisze, nie mam kolegów i już napisał ta pierwsza osoba, to nie pisz tego drugi raz, bo on już to napisał. Jak on to napisał, to wpisz w komentarzu swoje ID i nick z Discorda i dodajcie się do znajomych i gadajcie razem. I będziecie mieć kolegów. No. Zróbcie tak, wtedy będziecie mieć kolegów i nie będziecie myśleć o tym, żeby iść spać, bo będziecie myśleli o tym, żeby się z nimi spotkać. No fajnie wymyśliłeś. Pozdro widzowie, to zróbcie tak, elo.